nasz system posiada funkcję śledzenia bezruchu, która pozwala na otrzymywanie powiadomień w przypadku wypadku i braku ruchu pracownika lub pozostawieniu urządzenia. Możemy zauważyć, że jeśli urządzenie leży w bezruchu, po 30 sekundach uruchomi się pierwsze powiadomienie. Możemy na tym ekranie przejść w tryb pracy statycznej, co sprawi, że bezruch nie aktywuje się lub anulować, aby odrzucić powiadomienie. W systemie możemy ustawić, po jakim czasie powiadomienia będą wysyłane, a także wybrać osoby, które je otrzymają. Jeśli nie zareagujemy w żaden sposób, a urządzenie pozostanie w bezruchu, informacja zostanie przesłana do osoby odpowiedzialnej za pomocą powiadomienia push i wiadomości e-mail.